dobry, kolejny odcinek z serii Połączmy się sport nowo. Gościem jest lekarz Sportoklinik. Witam serdecznie, Łukasz Dudka. Panie doktorze, jak zapobiegać, co mówi częsty ból kolana? Patofizjologia bólu kolana związana jest często z jego złożoną budową i może lokalizować się w różnych jego częściach. Na staw kolanowy składa się kość piszczelowa, w jej części bliższej, kość udowa w jej części dalszej oraz rzepka. Do tego dochodzi cały aparat więzadłowo-torebkowy. I z każdej z tych części możemy mieć dolegliwości bólowe. Najczęściej u biegaczy bóle są z przedziału przedniego stawu kolanowego, zwłaszcza u biegaczy górskich, ponieważ oni podbiegają do góry lub zbiegają. Wtedy dochodzi do przeciążeń w zakresie rzepki i jej odpowiadającej powierzchni stawowej kości udowej oraz przeciążeń w zakresie więzadła właściwego rzepki i rozcięgna mięśnia czworogłowego. Dodatkowo bóle stawów kolanowych mogą być związane z innymi patologiami. Patologiami w zakresie więzadła krzyżowego przedniego, które u biegaczy na szczęście rzadziej jest uszkadzane, chyba że to są biegacze górscy, bo u nich dochodzi do tych urazów skrętnych stawu kolanowego, oraz z zakresu łąkotek. Wiemy w dzisiejszych czasach, że ludzie w różnym wieku uprawiają sport, tak? Dawniej ten sport był niby zarezerwowany dla młodszych, ludzie starsi się oszczędzali, teraz już nie. Teraz mamy praktycznie wszystkie grupy wiekowe, które uprawiają sport. Nie należy zapominać o osobach w starszym wieku, które uprawiają te biegi coraz dłuższe, coraz bardziej są aktywni, a te osoby mogą mieć zmiany zwyrodnieniowe w zakresie stawu kolanowego. Także każdy ból kolana, który utrzymuje się po treningu lub w trakcie, i to nawraca często, wymaga diagnostyki. Diagnostyka musi być poprzez badanie lekarskie i ewentualnie badania dodatkowe i wtedy możemy zapobiegać tym dolegliwościom. Panie doktorze, krótkie pytanie. Miałbym wybór bieżnia w siłowni, a bieg górski. Ja osobiście polecam biegi górskie, okay. Dlatego że są to biegi po miękkiej nawierzchni, są po nawierzchni zróżnicowanej. Jednak te, umówmy się szczerze, te treningi wielogodzinne na siłowni są nudne. A tutaj mamy jednak kontakt z przyrodą, świeże powietrze, nie jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu. Dodatkowo teraz mamy czas pandemii, tak? I staramy się unikać zamkniętych pomieszczeń, więc to jest tym bardziej wskazane do biegania, to bieganie po terenach otwartych, a dwa, nie musimy mieć maseczek. Więc zapraszam wszystkich do biegów górskich, do całej rekreacji na otwartym powietrzu. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za kolejne spotkanie i zapraszamy już na kolejny odcinek.